Zakończył się trzeci świętokrzyski turniej językowy. W przedsięwzięciu organizowanym przez Piąte Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Piotra Ściegiennego oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wzięło udział ponad 40 uczniów z 10 gimnazjów oraz 11 szkół ponadgimnazjalnych Kielc i powiatu kieleckiego. Ci, którzy dotarli do finału, byli po prostu znakomici, dlatego też wszyscy otrzymali dyplomy podczas uroczystości zorganizowanej w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Punktacja miejsc tych, które zostały nagrodzone na podium, była bardzo wysoka. W granicach 90-95% poprawnych odpowiedzi, a pytania były bardzo trudne, dlatego że część pytań dotyczyła takich elementarnych, gramatycznych umiejętności, ale zawsze najtrudniejsze są pytania o to, co stosowne i niestosowne w polszczyźnie. Od uczestników świętokrzyskiego turnieju językowego oczekiwano zarówno dużej wiedzy, jak i umiejętności jej zaprezentowania. Gdyby w tym miejscu przytoczyć słowa Juliusza Słowackiego z poematu Beniowski, chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, to laureaci poradzili sobie z tym bardzo dobrze. Pracowali w parach. W kategorii młodszej najlepsze były Klaudia Ramiączek i Magdalena Kasińska z gimnazjum nr 9 w Kielcach. Konkurs był nastawiony przede wszystkim na kwestie gramatyczne oraz językowe. Trzeba było dobrze znać części zdania, także wyłapywać błędy. Chciałyśmy się zmierzyć z takimi kwestiami, które w codziennym języku raczej są niespotykane, tylko właśnie było to dosyć podchwytliwe może pytanie, takie, których no właśnie nie spotykamy się na co dzień. Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęły Paulina Bożyk i Weronika Tłuścik, uczennice 6. Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Tak naprawdę się przygotowuję do tego od zawsze, ponieważ zawsze jestem nastawiona właśnie na kierunek humanistyczny. I myślę, że dla osoby, która się tego nie uczyła wcześniej, to było dość trudne. Według mnie język polski, poprawny język polski jest bardzo ważny. Ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym mówić, nie używając tej poprawnej polszczyzny. Bardzo mnie rażą błędy i ja na to zwracam uwagę. Mimo, że nie jestem na kierunku humanistycznym, no to jednak ważne to jest dla mnie. Przykład Weroniki Tłuścik, która jest uczennicą klasy biologiczno-chemicznej i marzy o medycynie, świadczy o tym, że umiejętność sprawnego posługiwania się językiem ojczystym nie powinna być zarezerwowana tylko dla humanistów. Ja myślę, że dzisiaj to jest właśnie ważne. Właśnie dlatego, że jest Facebook, że są SMS-y, że są maile, że no niestety kładzie się nacisk na kierunki studiów techniczne, bo one mają nam dać pracę. Prawda jest właśnie taka, że nawet jeśli będzie się nie wiadomo jakimś świetnym specjalistą w danej dziedzinie po skończeniu studiów technicznych, czy jakichś inżynierskich, czy matematycznych, nawet jeśli będzie się świetnym sportowcem, to jeśli nie będzie się umieć mówić, jeśli nie będzie się umiała odpowiedzieć na pytanie dziennikarza, nie będzie się znała polszczyzny, to ja myślę, że to bardzo niedobrze. Finał świętokrzyskiego turnieju językowego odbył się w ramach 23. Tygodnia Kultury Języka.